co badania? I co do czego? O, to nie ma odmowa, tak? Klonujemy, nie? Uwaga! Wznawiam obrady po przerwie. W związku z awarią urządzenia do głosowania jeszcze raz będziemy głosować uchwałę budżetową. Już możemy? Wszyscy z niej sprawy mają zielone światełka na swoich urządzeniach? Tak. I jak możemy? Próbować? Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały Rady Gminy Malbork w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malbork na rok 2021? Proszę o przystąpienie do głosowania. Dziękuję. Za podjęciem uchwały głosowało 11 osób. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Panie Wójcie, Rada kolejny i Pani Skarbnik, a może przede wszystkim Pani Skarbnik i Panie Wójcie, Rada kolejny raz obdarzyła Was zaufaniem. Budżet został przyjęty jednogłośnie. Życzymy powodzenia w realizacji tego przyjętego budżetu i myślę, że i też życzymy, żeby zrobić więcej niż założyliśmy. Ja również chciałbym podziękować Pani Skarbnik przede wszystkim za przygotowanie tego budżetu. Radnym oczywiście dziękuję za uchwalenie tej uchwały i to jeszcze jednogłośnie. A nam życzę, żebyśmy ten budżet wykonali w 100%, właściwie nie w 100% oprócz tego kredytu. A reszta, żeby sprawnie, zresztą sprawnie chyba razem działamy, więc tego życzę, żeby on został wykonany bez kredytu. O. Dziękuję bardzo. Znaczy inaczej, ja bym powiedział tak, weźmy ten kredyt, ale wtedy dużo, dużo więcej zróbmy. Dobrze, dziękuję. Przechodzimy do kolejnego. A jeszcze dużo więcej zróbmy, a nie wierzmy do kredytu. To już by było idealne, ale dobrze. Punkt trzeci. Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020. Tutaj tych zmian nie ma dużo, ale w związku z tym, że jest to koniec roku, tutaj są takie kosmetyczne zmiany. Już Pani Skarbnik nam je wszystkie przedstawiła, ale damy odpocząć Pani Skarbnik. Są to głównie zmiany w obrębie oświaty. I poproszę przewodniczących komisji o... Opinia Komisji Społecznej pozytywna. Dziękuję. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały Rady Gminy Malbork w sprawie zmian w budżecie Gminy Malbork na 2020 rok? Proszę o przystąpienie do głosowania. Dziękuję. Za podjęciem uchwały głosowało 11 osób. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Następna uchwała jest to w sprawie wydatków gminy Malbork, które nie wygasają w 2020 roku. No i jak jest to też taka uchwała, którą co roku, znaczy nie taką samą, ale z podobnymi, znaczy z zadaniami nieskończonymi podejmujemy. W tym roku zostały nam jakby trzy zadania nieskończone. Jest to opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malbork. Jest to 17 tysięcy. Do połowy przyszłego roku jakby ten termin realizacji jest przedłużony. Modernizacja OSP Szawa 5100 zł i to jest założone do 30 kwietnia 2021 roku i przyłączenie do sieci energetycznej działki numer 309/17, 309/20 i 8/300/348. Jest to 2093,64 zł i to jest do 30 czerwca przyszłego roku. I tu poproszę o opinię przewodniczącej. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję. Ewentualnie ktoś by chciał coś dopytać w sprawie tych wydatków? Nie widzę. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały Rady Gminy Malbork w sprawie wydatków gminy, które nie wygasają z upływem 2020 roku? Proszę o przystąpienie do głosowania. Dziękuję. Za podjęciem uchwały głosowało 11 osób. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty. Tutaj też Pani Skarbnik nam na komisji wytłumaczyła takie zawiłości tego przepisu
i poproszę przewodniczących o... Opinia komisji jest pozytywna. Dziękuję. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały Rady Gminy Mazur w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w artykule 10 ustęp 1 punkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Proszę o przystąpienie do głosowania. Dziękuję. Za podjęcie uchwały głosowało 11 osób. Uchwała zatwierdza jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały jest to uchwała w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w gminie Malbork na 2021 rok. Tutaj też było omówione i poproszę o opinię. Opinia pozytywna. Dziękuję. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały Rady Gminy Malbork w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w gminie Malbork na 2021 rok? Proszę o przystąpienie do głosowania. Dziękuję. Za podjęcie uchwały głosowało 11 osób. Uchwała została podjęta. I następna uchwała jest w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2025. I tutaj poproszę opinię. Opinia komisji pozytywna. Opinia pozytywna. Dziękuję. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały Rady Gminy Mazur w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2025. Proszę o przystąpienie do głosowania. Dziękuję. Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała nr 8 w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Malbork na lata 2021-2025. I tutaj też żeśmy dostali pokaźną lekturę, z którą mogliśmy się zapoznać. Przedyskutowane zostało, temat był poruszony na posiedzeniu komisji i tutaj poproszę opinię. Opinia pozytywna. Dziękuję. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały Rady Gminy Malbork w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Malbork na lata 2021-2025. Proszę o przystąpienie do głosowania. Dziękuję. Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych. Uchwała została przyjęta. Kolejnym projektem uchwały jest uchwała Rady Gminy w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Malbork na 2021 rok. Na komisji został ten przewodniczący komisji przedstawił plan pracy Rady na 2021 rok. I ewentualnie coś by chciał jeszcze dopowiedzieć? Właściwie wszystko na komisji zostało powiedziane. Rozumiem, ewentualnie była komisja 2 tygodnie temu, może coś się zmieni? Nie, dziękuję. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały Rady Gminy Malbork w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Malbork na 2021 rok? Proszę o przystąpienie do głosowania. Dziękuję. Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Następna uchwała to jest uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady. I tutaj zwyczajowo na bazie planu pracy Komisji Społecznej Gospodarczej też przedstawiłem taki projekt planu Rady. Został zaakceptowany. Kto miał ochotę jakieś uwagi wnieść i został doprecyzowany i tutaj byśmy teraz go spróbowali uchwalić. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały Rady Gminy Malbork w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Malbork na 2021 rok? Proszę o przystąpienie do głosowania.
Dziękuję. 11 osób głosowało za podjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. I następna uchwała jest w sprawie rozpatrzenia skargi na wójta. I im przedstawię projekt tej uchwały. Ja bym oddał głos przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, do której, tak jak już wcześniej w sprawozdaniu mówiłem, skierowałem dwie skargi, które wpłynęły na moje ręce. Jedna na działalność wójta, druga na działalność dyrektor szkoły w Nowej Wsi. I było spotkanie Komisji Skarg. No i proszę panią przewodniczącą o podzielenie się informacją. Do komisji w okresie międzysesyjnym wpłynęły do rozpatrzenia dwie skargi. Pierwsza na działanie wójta dotycząca zbyt długiego postępowania w związku z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy. Druga na działanie dyrektora szkoły podstawowej w Nowej Wsi Malborskiej w związku z procesem rekrutacji przy zatrudnieniu. Na posiedzeniu komisji 17 grudnia zapoznałam członków komisji z wyżej wymienionymi skargami. W sprawie skargi na dyrektora szkoły podstawowej komisja postanowiła wystąpić o udostępnienie dokumentów dotyczących sprawy. Natomiast w sprawie skargi na wójta zapoznałam z dokumentami komisję. Jednak aby zarekomendować stosowną uchwałę, należy skrupulatnie przeanalizować cały okres związany ze skargą. W tym miejscu chciałabym poinformować Radę, że jest to okres 3 lat. Nastąpi to na kolejnych posiedzeniach komisji. Na dzień dzisiejszy wnoszę o podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia rozpatrzenia danej skargi. Dziękuję bardzo. W związku z tym, że jest to rekomendacja pani przewodniczącej o przedłużenie, tutaj, żeby było jasne, tu nikt nie odpycha w czasie tej skargi, niemniej jednak wbrew pozorom ten okres około miesiąca to wcale nie jest dużo, tym bardziej, że trzeba mieć uwagę, na uwadze no, ten taki dziwny system pracy, nie? Jak wiemy. Urząd pracuje w takim cyklu mieszanym, zdalnie, stacjonarnie. Jest to naprawdę opasły tom akt, z których no, trzeba by zająć stanowisko właściwe, bo zająć stanowisko to jest jedno, ale to trzeba, żeby później, że tak powiem, tą swoją decyzję obronić. W związku z tym, że jest taka rekomendacja przewodniczącej komisji, ja wespół z panem mecenasem przygotowaliśmy projekt uchwały o przedłużeniu. Po podjęciu tej uchwały zostanie ona przesłana skarżącemu. Niemniej jednak te prace, to prosiłbym, żeby one nie były odwlekane w czasie, tylko przystąpić zaraz z nowym rokiem do rozpatrzenia tej skargi, żebyśmy może się uda na najbliższą sesję w nowym roku, żeby przedłożyć jakąś stosowną uchwałę. Tu tylko jeszcze ja przeczytam uzasadnienie. Do Urzędu Gminy Malbork wpłynęła w dniu 2 listopada 2020 roku skarga na działanie wójta gminy Malbork przesłana przez Kancelarię Radcy Prawnego działającego w imieniu i na rzecz pana, zawierająca zarzuty polegające na naruszeniu interesów skarżącego przez brak rozpatrzenia do chwili obecnej wniosku skarżącego o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz wydzielenie działek ewidencyjnych, na których zostaną posadowione budynki na terenie działek numer 7/6, 5/2, obręb grobelny. Z uwagi na stopień skomplikowania i zawiłość oraz czas okres objęty zakresem skargi 3 lata wymaga ono szczegółowego zapoznania się członków komisji ze zgromadzoną dokumentacją w sprawie i przygotowania stosownego projektu uchwały Rady Gminy Malbork, który stanowić będzie odpowiedź na wyżej wymienioną skargę, a następnie skierowanie go pod obrady sesji oraz biorąc pod uwagę harmonogram i plan pracy Rady Gminy Malbork na 2020 rok, nie ma możliwości rozpatrzenia skargi do terminu najbliższej sesji. Dlatego zasadne jest przesunięcie terminu rozpatrzenia skargi. Czy ewentualnie ktoś by chciał też dopytać do tego projektu uchwały? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały Rady Gminy Malbork z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na wójta gminy Malbork? Proszę o przystąpienie do głosowania.
Dziękuję. Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych. Uchwała została podjęta i tutaj od razu Pani Agnieszko, tą uchwałę podjętą w najszybszym możliwym tam przez Panią czasie wysyłamy skarżącemu. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. To jest też taka już taka troszkę wybiegająca do przodu uchwała, bo tak naprawdę zaraz jej nie uruchamiamy. Niemniej jednak znowu przywołam istniejącą sytuację pandemiczną. Te procesy administracyjne są jakby takie troszkę dłużej trwają, w związku z tym, żeby był czas na przygotowanie się do tego przetargu na ten kredyt, to Pani skarbnik będzie czuła komfort, jak będzie już tą uchwałę miała. No i tutaj wiadomo, chodzi o kwotę 1 400 000. I tutaj opinia przewodniczących. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały Rady Gminy Marzów w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Proszę o przystąpienie do głosowania. Dziękuję. Za podjęcie uchwały głosowało 11 osób. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. I ostatnia już uchwała przewidziana na dzisiejszą sesję. Jest to uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji w Malbotu spółka ZOO na lata 2021-2024. I tutaj zwyczajowo na przedsiębiorstwo, które dostarcza nam wodę, jest obligowane przedstawić plan modernizacji. W tym planie chyba jest też jedna inwestycja na terenie gminy. Myślę, że to jest ta inwestycja, która biegnie przez ulicę Magnoliową. Tak, ten taki no, dużej średnicy wodociąg łączący, że tak powiem, Rakowiec tam od Malborka z tamtej strony z Nową Wsią. I jest to, ta inwestycja już jest w trakcie. I ona jest w tym planie, dlatego, znaczy inaczej, no, korzystamy z usług PEWiK-u, w związku z tym jesteśmy informowani. Tak się też składa, że jest też inwestycja na terenie gminy. I poproszę przewodniczących. Opinia komisji pozytywna. Opinia pozytywna. Dziękuję. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały Rady Gminy Malbork w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji w Malborku spółka ZOO na lata 2021-2024. Proszę o przystąpienie do głosowania. Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. I wszyscy głosowali za. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Komunikaty i wolne wnioski. Czy ktoś z Państwa chciałby w tym punkcie zabrać głos? Proszę, radna Kapuścińska. Proszę Pana Burmistrza, chciałbym się dowiedzieć, ja już kilkakrotnie na ten temat mówiłam. Chodzi mi o folię gospodarczą. Czy jest jakiś może projekt napisany, czy może jakieś dofinansowanie, bo niestety jest to bardzo ważne, nie? No, wiadomo co się dzieje z tą folią. Ja wiem jaki jest, czy to można oddać też w ramach prywatnie, ale to są też duże koszty, nie? Dlatego tutaj się mieszkańcy też pytają, czy to jest możliwe, żeby to coś było dofinansowanie z budżetu gminy. Tak samo chciałbym się dowiedzieć na temat azbestu. I no, właściwie odpowiedź dostałam, ale na forum chciałem, żeby więcej społeczeństwa wiedziało, czy na okres ferii będzie, jest przewidziane jakieś właśnie dla dzieci, które są w domu, no to są najbardziej te nasze maluszki, nie? Czy świetlice będą otwarte, czy może jakieś no, przedszkola nasze tutaj, proszę na to odpowiedzieć, dziękuję. Czy Pan Wójt od razu, proszę.
Jeżeli chodzi o azbest, to projekt, który mieliśmy napisany w tym roku, zostały podpisane już umowy z tymi zainteresowanymi osobami i nie wiem, czy to już jest rozliczone do końca? Rozliczone, tak? Tak, znaczy to już mieszkańcy, ci co brali udział w tym projekcie, się rozliczyli. Wniosek został przesłany, te rozliczenie do wojewódzkiego funduszu, już wojewódzki fundusz przysłał nam pieniądze i my te pieniądze jakby zrefundowaliśmy dla mieszkańców, tych, którzy brali udział, także ten projekt praktycznie jest zakończony. 2020. Jeżeli będzie 2021, to też będziemy aplikowali, natomiast jeżeli chodzi o folię, to też napisaliśmy projekt i to wszystko no, praktycznie przez COVID się przesuwało w czasie. Tutaj się zrobił jeszcze jeden problem, bo firmy, które nawet właśnie, tak jak pani radna powiedziała, że odbierały za opłatą oczywiście te folie, czy siatki, czy jakieś inne rzeczy pochodzenia te rolnego, po prostu przestały to odbierać i my mieliśmy wielki problem, żeby też znaleźć firmę, która odbierze od nas ten, że tak powiem, towar, który tutaj mieszkańcy zgłosili do odbioru. Natomiast jest to przesunięte bodajże do końca marca i do końca marca już jest firma znaleziona. Będzie ci ludzie, którzy zadeklarowali te swoje worki, czy to po nawozach, czy mówię, czy folie, to co było zadeklarowane, to będzie prawdopodobnie do końca marca odebrane. Tak, tutaj jeszcze dodam, że właśnie my czekamy na aneks z Narodowym Funduszem. Z uwagi też na to, że tu, tak jak pan wójt wspomniał, to rzeczywiście te problemy z firmami odbierającymi te odpady są znaczne, bo dotyczy to no, większości gmin, które przystąpiły do tego projektu, jest tego dużo i firmy z kolei ciężko znaleźć, a poza tym jakby te przesunięcie terminu realizacji nastąpiło też z uwagi na to, że jest to pomoc w rolnictwie. I jakby w skali kraju ta pomoc de minimis się wyczerpała i jakby nie można było finansować tego w roku 2020. Będzie to finansowane w 2021, kiedy będzie nowy otwarty limit na pomoc w rolnictwie i to ma jakby znaczenie dla całego kraju. Te gminy, które jakby szybciej zdążyły znaleźć wykonawcę i wprowadziły, bo to się do takiego specjalnego systemu tą kwotę pomocy nanosi, jeszcze się załapały, natomiast ten limit, który jest tam określony dla całego kraju, został wyczerpany, więc większość gmin będzie miała te umowy właśnie aneksowane na termin 2021 roku. I to już prawda jest, tak? Że z naszej gminy te odpady będą odbierane. Tak. Znaczy dla tych osób, które złożyły akces do... Które podały kilogramy i które... A jeżeli chodzi o dzieci w przedszkolu, to już rozmawialiśmy prędzej. No my tutaj podjęliśmy jeszcze decyzję jednak, że świetlic wiejskich nie otwieramy. Chcemy poczekać i zobaczyć, co będzie się działo no, po tych świętach. Jak będzie się miała sytuacja z tą pandemią. I jeżeli wszystko będzie w miarę dobrze i no, będzie mniej tych zachorowań, to świetlice no, zostaną w pierwszym kwartale otwarte. Czyli po 17 stycznia zobaczymy, tak? No to ja myślę, że to będzie zobaczymy, bo to teraz jak się ma rozwijać, to się będzie rozwijało przez 2 tygodnie. No to myślę, że gdzieś w połowie stycznia powinniśmy coś wiedzieć. Zresztą każdy obserwuje chyba telewizję i jakie są statystyki. No i my też się musimy na czymś opierać, no na razie wiadomo, ten termin tych świąt, bo jest duże ryzyko, że znowu wzrośnie ta liczba, no więc chcemy poczekać i popatrzeć, czy faktycznie wzrośnie i dopiero później podejmiemy jakąś kolejną decyzję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, w związku z tym zamknę obrady sesji. Chciałbym koleżankom radnym, kolegom, urzędnikom, wszystkim tu obecnych, za pośrednictwem telewizji Malbor też złożyć po prostu życzenia noworoczne, bo rok dobiega końca. Chciałbym wszystkim życzyć na nowy rok spełnienia marzeń, planów, które sobie każdy jakieś zakłada. Najważniejsze, wydaje mi się, znaczy może nie najważniejsze, ale jednym z ważniejszych byłoby, żeby powrót do normalności
sprzed bez mała roku. I chciałbym, żebyście też mieszkańcom się żyło w naszej gminie, życzyć, żeby mieszkańcom w naszej gminie żyło się dobrze, przyjaźnie, żeby w ich otoczeniu były jakieś robione inwestycje gminne. Jednocześnie chciałbym poprosić tych samych mieszkańców, którym składam te życzenia, żeby nam pomogli w spełnieniu tych marzeń i tych inwestycji, o które tutaj, których im życzę, przez rozliczenie się podatkiem rocznym z podaniem adresu, w którym mieszkają, to jest tak, adresu z terenu gminy, bo chciałbym przypomnieć, że z każdej zapłaconej złotówki podatku gmina otrzymuje tak średnio około 1/3 zwrotu, że tak powiem, z państwowego garnuszka. W związku z tym jeszcze raz apeluję i proszę, żebyśmy sobie wspólnie mogli pomóc o rozliczanie się z podatku za 2020 rok w deklaracji ze wskazaniem adresu zamieszkania. Oczywiście apeluję do tych mieszkańców, którzy rzeczywiście mieszkają na terenie gminy Malbork, bo też chciałbym przypomnieć, że obowiązek meldunkowy tu nie ma nic wspólnego. Wystarczy miejsce zamieszkania, to nie jest równoznaczne z miejscem zameldowania. Także wszystkiego dobrego, do siego roku. Dziękuję.